Teraz na pewno tak dużo nie wyjeżdżamy przez właśnie pandemię, która teraz jest. Siedzimy głównie w domu. Najlepiej, jeżeli chce się gdzieś pojechać, to tak nie za daleko i gdzieś, gdzie raczej nie będzie się miało kontaktu z innymi. Polska jest naprawdę niesamowita. Kocham Polskę. Szczególnie lubię takie krajobrazy, jak nad morzem są. Bardzo mi się spodobały, kiedy widać te drzewa iglaste, takie powyginane nad morzem i piasek. Kocham to połączenie jeszcze z tymi kępami tych traw takich kujących. To jest naprawdę piękne. Ale też kocham Słońsk. Tam bardzo polecam pojechać, jeżeli chodzi o Polskę, bo w Słońsku tam jest rezerwat Uście Warty, gdzie można zobaczyć niesamowite ilości ptaków różnych, które migrują. Są wielkie rozlewiska, są takie na wpół dzikie konie, można powiedzieć, które całymi stadami biegają po polach. Niektórym może się wydawać, że kraj, w którym jesteśmy, to już wszystko wiemy o nim, bo tu żyjemy, ale to nie do końca jest prawda. Ciągle można się czegoś innego uczyć. Właśnie na przykład w Słońsku nauczyłam się sporo o różnych ptakach. Też tam pojechałam z moimi dwoma alpakami, więc było dosyć dużo przygód. Mają wyjść książki, jeszcze nie wiadomo kiedy, właśnie z podróży po Polsce z moimi alpakami Pepino i Limo. To mają być takie książki właśnie dla dzieci, i gdzie alpaki same, powiedzmy, dostają takiego głosu i też pokazujemy, jak one reagują na różne inne zwierzęta. Jest coś takiego na przykład jak alpakoterapia. One bardzo uspokajająco działają. Są też naprawdę bardzo słodkie to są zwierzęta, są niezwykle puszyste i mają wielkie oczy. Można je też uczyć różnych sztuczek, i też można łatwo się z nimi komunikować. Nie można na nich jeździć, oczywiście, bo są za małe, ale no, tak można z nimi wychodzić na spacery i patrzeć, jak reagują na różne rzeczy. Po prostu są fajne zwierzątka.